Siema ludzie, witajcie w podcaście numer 14. Aż mi się zrymowało. Dzisiaj jest ze mną Gosia z Kolonii. Hejo. I w końcu mam kogoś, z kim mogę nagrywać, bo Maja stwierdziła, że jednak nie. Także wrzućmy muzykę do intra i później będziemy gadać dalej. Zapowiedzmy intro. Gosia zadała na swoim Instagramie pytania do Q&A. To może zacznijmy od jakiegoś pytania. Jakieś fajne, bo dużo było. Jakieś ale... inne niż Dance Moms. Bo... Tak, ktoś napisał, pozdrawiam tą osobę, nie kumam tego pytania, ale... Bo na przykład tutaj ktoś zadał pytanie, jakie są... A nie, sorry. Bo też sumie, jakie są bardzo łatwe rzeczy z akrobatyki lub gimnastyki, które mogę się nauczyć w jeden dzień lub tydzień. Tak? Wszystko jest trudne, to jest takie, co jest łatwe? Wszystko jest trudne, na początku wszystko jest trudne, jak się nauczysz, to wszystko jest łatwe. Znaczy inaczej, z takich mega łatwych rzeczy, to może przewrót. No to chyba to też w jeden dzień, ale na przykład tak gwiazdy od zera, to się chyba w jeden dzień nie nauczysz, w tydzień może, ale... No ciężko powiedzieć, jakby każdy inaczej. Dobra, dalej. Ile uczyłyście się stania na przedramionach? Ja się nie nauczyłam nigdy dobrze. Mój rekord to było chyba 15 sekund. A ja nie lubię tych pytań. Przepraszam, ja nie chcę być niemiła i to nie jest niemiła odpowiedź, ale jak ludzie mnie pytają, ile się czegoś uczyłam, to ja po pierwsze nie pamiętam, kiedy pierwszy raz zrobiłam to ćwiczenie. Po drugie, nie pamiętam, kiedy zaczęłam się go uczyć. Nie pamiętam, ile czasu minęło między czym. Niektóre rzeczy wyszły mi od razu, więc nie wiem, może wyszło mi od razu, tylko że przez 5 lat wcześniej trenowałam inne rzeczy i dlatego mi wyszło od razu, więc no nie wiem. Powiedzmy ludziom, jak się poznałaś? Ale to od początku zacząłeś? Od początku, bo dobra, to jest bardzo ciekawa historia. To jest bardzo ciekawa historia, bo ja zaczęłam oglądać Marysię mega, mega, mega dawno, z 5 lat temu. No nie, i... Ale będzie miała montaż. Jak się wypowiedzieć na podcaście? My ja mamy dzisiaj takiego laga, ja się nie umiem w ogóle wypowiedzieć. Ja chcę ci oszczędzić montażu, a równocześnie... Dobra, nieważne. Pierwszy raz widziałam Marysię, oglądając ją już wcześniej, nad Morzem Gwiazdarni. Dobra, to są kubki po mini-melts, których używałyśmy wcześniej do gry. No, w każdym razie byłam tam z moim kolegą i my się baliśmy podejść do Marysi, więc robiliśmy jej zdjęcia z krzaków. To było w 2017 lub 16. Niezły początek znajomości, a dzisiaj siedzisz u mnie w pokoju. Tak. Widzicie, ludzie, wszystko jest możliwe. A to jeszcze widziałam chyba Marysię chyba z 6 razy i zawsze leciałam w krzaki i robiłam jej te zdjęcia. Ja po prostu znajdę kiedyś mój stary telefon i te zdjęcia ci prześlę. Dobrze, ja się nie mogę doczekać. Pewnie wyszłam tam, zanim je prześlesz do mnie, prześlij do dziewczyn, które robią konto memowe na Instagramie, bo coś czuję, że to będzie takie memiczne. Pozdrawiam dziewczyny z konta, które robi memy. Marysiowe, podłoga, memy. Dalej znajomość. Dobra, robiłaś mi zdjęcia z krzaków. Tak, ale to nieważne. I w międzyczasie oglądałam Marysię i tak dalej. I Marysia w 2018 na porządku zapowiedziała Kolonię. No. A ja wtedy nie miałam na jakie kolonie jeździć, bo w sumie oprócz gimnastyki i tańca nic mnie wtedy nie interesowało, jakoś super. A gra na skrzypcach? No gra na skrzypcach i śpiew, no to tyle, ale nie ma takich kolonii teoretycznie. No w sumie, w sensie, kolonia z gry na skrzypcach, no właśnie, to mi smutno. Jest kolonia muzyczna, ale tamtej gry na skrzypcach masz godzinę dziennie, a resztę masz teorię, więc... Nieważne, więc poprosiłam rodziców, rodzice mnie zapisali i pojechałam na drugi turnus kolonii w Muszynie w 2018 roku. I wtedy poznałam Marysię. Wtedy jeszcze się tak nie przyjaźniłyśmy. Nie, w ogóle, nawet by mi przez myśl nie przeszło. To była taka zwykła znajomość. W sensie mam no, z tamtego roku. Wszyscy na kolonii. Z tamtego roku mam jedno zdjęcie z Marysią. I w sumie w ogóle do ciebie ani nie chodziłam, ani jakoś zbytnio nie gadałyśmy. No, dwa razy rozmawiałyśmy. Tak, tak no samo. To było na zasadzie, że przyszłaś, bo jak miałaś problem, tak, to. To przychodziłam, ale również oczywiście przychodziłam wtedy do wychowawców, z którymi miałaś pokój, więc. No, jakby bardziej przychodziłaś do wychowawców niż do mnie. I w ogóle nie pisałam z Marysią przez cały ten rok prawie. W sensie napisałam do ciebie chyba 4 razy. Coś w stylu, albo nie wiem, czy dobrze zapłaciłam za kolonię i tak dalej. Tak, bo napisałam do ciebie, że miałam problem z płatnością i tak dalej. A to ja tego w ogóle nie pamiętam. Poza tym, ja nie obsługuję tych płatności, to już skoro... Właśnie, ja nie wiem, czemu ja to do ciebie napisałam. No dobra, nieważne. I pojechałam teraz do Łeby i w sumie nawet nie myślałam, że będę za bardzo się tak z tobą kolegować. A jeszcze ja też bym się w życiu taki fun fact. Jak jechałam z Julą, to Jula powiedziała, że ma nadzieję, że będzie z tobą miała taki kontakt, jak miała wtedy, co miała z Klaudią, jak byłaś no, z Klaudią, no, 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 no nie? No, ja byłam Klaudii. A
ja wtedy powiedziałam, no nie wiem, no bo to jest Kolonia i Marysia ma z nami wszystkimi kontakt, ale no raczej się nie będziemy z nikim przyjaźnić. Dziś. Ale no. To w ogóle jakoś tak randomowo wyszło, bo to było tak, była ostatnia noc na Kolonii. O Boże, to było piękne. To było piękne, była ostatnia noc. I już tak trochę opiekunowie dali na luz i można było trochę bardziej gadać w nocy. W sensie inaczej, bo znowu to odpowiadamy od tak tyłu trochę. No bo to ja opowiadam wszystko od tyłu. Inaczej, my faktycznie miałyśmy taki dobry kontakt, ale to był taki kontakt, że Marysia miała teoretycznie z większością osób taki kontakt. A potem w ostatnią noc najpierw nagrywałyśmy podcast z całą Kolonią. A było, a to nawet nie wiedziałam, że to było wtedy. Tak, i wtedy tak dużo gadałyśmy razem i miałyśmy bekę. Potem poszłyśmy... A jeszcze był ten wieczór, co z Julią byłyśmy razem w pokoju, kabarety oglądałyśmy i gadałyśmy o Davidzie Dobrychu. Tak, to wtedy też to było. Potem była ta sesja na plaży, co na nią biegłyśmy i byłam w twoich laczkach, bo dziewczyny mi wzięły buty i zamknęły. Tak. To jak ktoś słuchał podcastu z Kolonii, to opowiadałyśmy, jak biegłyśmy na plażę. Nie, bo to było w ten sam dzień, więc... Dobra, to my to musimy powiedzieć, więc... Na Kolonii ostatniego dnia mieliśmy iść na zachód słońca. Tylko że było bardzo późno, więc musieliśmy bardzo szybko biec. I poszła gdzieś połowa grupy, tak z 15 osób nas było? Nawet, nie wiem, chyba z 8... Nie, 10, tak sądzę. No, może tak... Nie no, w sensie mniej. Nie, wydaje... Nie, 15 było na końcu, ja to pamiętam dokładnie, było 15 osób. Aha, bo liczyłaś, dobra. Tak, ja liczyłam, bo wiesz, wszystko się musiało zgadzać, nie chcieliśmy nikogo zgubić. Nie, na przykład. I jeszcze 3 razy się musieliśmy wracać, bo ktoś jeszcze chciał iść, bo ktoś jeszcze coś tam, a ktoś buty musiał zmienić. No i przybiegliśmy na tą plażę, był zachód słońca, szybko zdjęcia, utopiliśmy wtedy głowę wychowawcy w morzu. Nie, czekaj. Musiałyśmy nagrywać ten podcast później, bo to my mówiłyśmy, że będziemy to topić. Aha. Więc wiedzcie, utopiłyśmy głowę wychowawcy. No i było fajnie. I potem wieczorem właśnie przyszła pani kierownik i powiedziała, że dzisiaj jest cisza nocna normalnie, ale oczywiście możemy siedzieć w innych pokojach, no bo jest cisza, ostatnia noc, zielona noc i w ogóle. I Marysia stwierdziła, że do nas przyjdzie o 10:00 i ja stwierdziłam, no dobra, to tak posiedzi do 12:00 max. No, ja myślałam, że ja tam w sumie pójdę na 5 minut. I w sumie najpierw tak do 11 gadałaś w sumie z nami wszystkimi. No. Potem Jula poszła. Julia podcastowa, pozdrawiamy. Pozdrawiamy i tęsknimy bardzo. Tak. No tak, bo ona była w innym pokoju, tak. Więc siedziałam z wami. Tak. I potem koło północy dziewczyny stwierdziły, że chcą się wyspać. W sensie Tysia najpierw zasnęła, w ogóle pozdrawiam całą 14. I potem tak chyba się położyłyśmy i gadałyśmy, oglądałyśmy vlogi Davida. Gadamy, w końcu się zorientowaliśmy, że wszyscy już zasnęli. Tak, a ja myślałam, że one po prostu słuchają tego cały czas. Tak, ale czekaj, czy ktoś zaczął gadać przez sen? Czy Tyśka. Tyśka gadała przez sen, ktoś tam zaczął chrapać, no i się kapnęłyśmy, że tylko my dwie nie śpimy. Ale no nie mogłyśmy skończyć gadać, tak gadałyśmy do 3:30, aż... Zaczęło być takie jasne niebo. Ja poszłam przed ośrodek i zrobiłam zdjęcie, jak już prawie słońce wschodziło. No to było takie... Tak, i słuchajcie, ja poszłam wtedy do pokoju z powrotem. Umyć włosy, których nie umyłaś wtedy. Nie, byłam zbyt zmęczona. I ja miałam pokój z panią Patrycją. I pani Patrycja tego dnia chciała wstać na wschód słońca. Więc jak ja się położyłam, to zanim zdążyłam zasnąć, to jej zadzwonił budzik, żeby to już było wstawała na ten wschód słońca. A to jeszcze było takie, że ja w ogóle przez cały dzień nie miałam czasu się spakować, no bo poświęcałam na maksa czasu i tobie, i tam dziewczynom, więc one już były wszystkie spakowane, a ja nie miałam nic ruszonego. I Marysia wyszła o tej 3:30, a ja takie... Dobra, muszę się spakować. I tylko wzięłam to, co było w szafie. Zabrałam w ogóle Tosi bluzę przez przypadek. Na szczęście ona u mnie była. Aha. Ale wszystko wpakowałam. Ta walizka się ledwo domykała. Ja nie wiem, jak ja to zrobiłam. Zwinałam to wszystko w taką kupę. No i tak nam się dobrze gadało, że później jak wróciłam z Kolonii, to była pierwszego wieczoru, nie wiem, jakoś się zdzwoniłyśmy, nie wiem, kto do kogo zadzwonił. Nie, do pierwszego jeszcze nie. To było takiego pierwszego, jak już wróciłyśmy i ogarnęłyśmy się trochę. No dobra, no to no, tam tak. Jeden z pierwszych dni tak. Po Kolonii i później codziennie przez chyba 3 dni tak, bo do siebie dzwoniłyśmy. Tak, równocześnie, więc... Tak, i gadałyśmy, nie wiem, godzinę na pewno. Półtorej więcej. Raz było. Tak. No, i teraz Gosia jest u mnie i jutro są warsztaty w Rzeszowie. Znaczy dla Was to w sumie były 3 dni temu. Wstawisz podcast w poniedziałek? Tak, wstawię podcast w poniedziałek. Trzymam Ci to słowo. Na rozpoczęcie roku. No, ej, właśnie, no bo założenie było takie, żeby ten podcast był w poniedziałki, żeby umilać ludziom... Tydzień. Tydzień.
Więc słuchajcie, znowu będzie trzeba umilać Wam tydzień, bo będzie szkoła, sorry, więc będzie w poniedziałek. No, kto ma szkołę, ten ma szkołę. Bo pytaliście się mnie, do której Marysia idzie klasy. Więc udziel odpowiedź na to pytanie. Tak, tyle ludzi się mnie pyta, do której idziesz klasy? Zrobisz back to school, a ja już nie chodzę do szkoły od paru dobrych lat. Więc no, nie wracam do szkoły, nie zrobię back to school. Mogę Wam jedynie dać ten podcast w poniedziałek. Następna historia. O, opowiedzmy o crushu. O tak, tak. Więc... Tylko nie mówmy, kto to jest. Nie, ja nie powiem. Dobrze. Więc generalnie chodzi o to, że my z Marysią nie piszemy jak każdy normalny człowiek z innym, tylko my piszemy na przykład o tym, kto jest czyim crushem, co nam się dzisiaj przydarzyło w dany dzień i potem ryczymy ze śmiechu. Tak, i nasze rozmowy to są zawsze o północy. Albo o pierwszej, albo właśnie, pierwszej albo później czasami. Tak, i się ciągną długo. W ciągu dnia to na przykład piszę do Marysi, jak tam? Albo ty do mnie, no, co a ja tam? Coś tam super, coś tam muszę lecieć, bo coś tam bo robię. Bo warsztaty. A w nocy to jest takie, jest za gorąco, nie mogę spać, mam jakieś 37 stopni w pokoju. Tak jak teraz na przykład. No i nie da się spać, mogę więc... otworzyć okno. Znaczy, no możemy je otworzyć bardziej. Ja mam wrażenie, że ja w każdym podcaście... Otwierasz albo otwierasz, albo zamykam okno. O dobra, bo jest ta... No, jest otwarte. A, no i teraz byłam w Warszawie 3 dni na warsztatach w Egurola Dance Studio, bo tam w sierpniu są zawsze takie warsztaty organizowane i przyjeżdżają choreografowie z całego świata i z Polski też. No i tam się zapisałam na mnóstwo zajęć, także było gdzieś po 7 godzin tańca dziennie. Dobra. Dobra, nie, ja muszę wykasować kawałek tego podcastu. Tak, bo już za dużo powiedziałaś, to się można w sumie dobra ogarnąć. Jeszcze raz to powiem, bo musiałam wyciąć kawałek. Byłam w Warszawie, tyle mogę powiedzieć. Tak, tyle możesz. I byłam na warsztatach i właśnie był jeden taki dzień, że było strasznie gorąco i ja nie mogłam spać, więc napisałam do Gosi gdzieś o północy. Ja o tych godzinach nie śpię. No, no i zaczęłyśmy gadać i coś tam w końcu pisze, że słuchaj, Gosia, mam nowego crusha. No i to mówię, kto to jest. Gosia od razu go stalkuje, zaprasza do znajomych na Instagramie. Tak, na Facebooku wszędzie. I potem ja tak się pytam Marysi, ile ma lat? A Marysia, nie wiem. A ja, a ma dziewczynę? No nie wiem, kiedy masz crusha pierwszego dnia i nie ogarniasz, kim jest i w ogóle prawie co robi, ale masz jego Instagrama i to jest najważniejsze. Ja potem miałam z tego taką bekę potem przez cały wieczór. No, ja tak, ty mnie pytasz, ile ma lat? Ja, że nie wiem. Czy ma dziewczynę? Ja, że nie wiem. I ja się zaczęłam wtedy tak śmiać, zdając sobie sprawę, że ja w sumie to nic o nim nie wiem. Nie, ty wiesz, jak ma na imię? No, ale już się w to nie zagłębiam. Tak już nie, bo to wyjdzie. To wyjdzie. Ciekawe, czy ktoś się... Nie. Nikt się raczej nie domyśli. Nikt się nie domyśli. Ale pozdrawiam osoby, które się domyśliły. No, czyli ale nikt. Nie. Dzisiaj nie pozdrawiamy nikogo. Pozdrawiam siebie. No, ale Gosia jest świetna w domyślaniu się takich rzeczy, ale to też już nic więcej tak, nie to powiem. Już nic więcej, bo ja generalnie się wszystkiego potrafię domyślić i wszystko ogarniam. Bardzo szybko. Okej, zmieńmy temat. Jakieś pytanka. No dawaj, albo coś ciekawego. Kim jest dla ciebie Gosia? Przyjaciółką moją, można ty powiedzieć. Więc tak. Czy jesteście spokrewnione? Ten sam poziom zrycia mózgu. Tak! Czy inni widzowie też będą mogli wystąpić w podcaście? Pozdrawiam. No jak wpadniecie na kolonię, to jak najbardziej. Właśnie chciałam to powiedzieć, że jak ktoś będzie na kolonii, to zawsze jest chyba podcast. No, o ile dalej będę nagrywać podcast za rok, to na 100% na kolonii nagramy podcast. Bo na kolonii są najlepsze podcasty. W ogóle na kolonii wszystko jest super. No na przykład na ilu koloniach byłam z tobą? A w ogóle, czekaj, bo muszę ci to powiedzieć. Ja nie wiem, czy ja ci to mówiłam. Były warsztaty w Warszawie i podchodzi do mnie mama jednej dziewczynki. Tak, i ci pogratulowała pizzy od drugiej. Tak, bo to było tak, że jakieś... dziewczynka, która do mnie podeszła z rodzicami, coś tam zaczęła pytać o kolonię i... Ta mama, która stała z tyłu z tą inną dziewczynką, znaczy z dwójką dziewczynek, właśnie powiedziała, że a, bo moja córka była na tej kolonii, ja to mogę szczerze polecić, bardzo jest zadowolona i coś tam później do mnie, że bardzo jakby gratuluje mi tego, że jedliśmy pizzę o drugiej w nocy, a ja takie, że co? Czy ja się przesłyszałam? Czy jakiś rodzic gratuluje mi, że zamówiłam jego dziecku pizzę w środku nocy? Ale jak to? No i ona mi mówi, że jak ona jeździła na kolonie,
to nigdy nie było czegoś takiego i był taki mega rygor, że 22, to wszyscy muszą być w pokojach i jakby nic nie było zapewnione, a my sobie jemy pizzę. No więc ciekawa historia, nie sądziłam, że to się kiedyś zdarzy w moim życiu. Coś jeszcze z tych pytań? Czekaj, to może, no dobra. Ostatnie na tą chwilę, co na tą chwilę obecną trenujecie od Kamila? Co trenujemy? W sensie zależy ci przez cały rok, czy nie, czy to... Jako, że sport uprawiam przez cały rok. No, jakiś... cokolwiek! No to dobra, to ja trenowałam akrobatykę i gimnastykę sportową, ale już nie trenuję, może będę dla siebie. Będę tańczyć taniec nowoczesny i bardzo dużo jeżdżę na snowboardzie i na nartach. Jeżdżę na deskorolce. A ja nic nie trenuję, bo to jest tak, wszystkim się wydaje, że ja to normalnie ćwiczę po 5 godzin codziennie. A ja właśnie, no, mało ćwiczę, bo jakby nie chodzę na żadne zajęcia, a w domu to tak bardziej jak mi się zachce. Codziennie jeżdżę na rolkach, no ale nie powiem, że trenuję jazdę na rolkach, no, tylko lubię jeździć na rolkach. No dobra, może nie codziennie, ale tak średnio to bym powiedziała, że co drugi dzień. Często sobie potańczę, albo nie wiem, jeżdżę rowerem, ale to też nie trenuję jazdy rowerem, nie, tylko bardziej... Tak. Nie, bo ja w sumie dużo robię z takich sportowych rzeczy, no bo ja też biegam, ale to też nie powiem, że trenuję bieganie, bo ja jak się obudzę o 5 i mi się nudzi, to idę pobiegać. O Boże, ty jesteś jakąś... W sensie, bo ty jesteś nad człowiekiem. Bo ja nie potrzebuję dużo snu i ja na przykład jak zasnę sobie o 1 i się obudzę o 5, to idę pobiegać. Przez pierwszy rok rodzice mieli takie, że wytyfy, że czy ciebie się, że nic cię nie przyjedzie, ale o tej godzinie nic nie jeździ. Więc jeszcze w zimę, no to nie jeżdżę. Znaczy nie chodzę, bo wtedy zazwyczaj wyjeżdżam na narty. No ale na przykład teraz w wakacje to... Jeździłam na rolkach rano. No w sumie 5 godzina jest najlepsza na bieganie teraz w wakacje, bo to jest ta najniższa temperatura. Jasno, nie jeżdżą jeszcze samochody i w dodatku jest jeszcze chłodno. No. A jakbym miała na przykład wieczorem biegać, jak jest właśnie te 30 stopni i to wszystko jest jeszcze ponagrzewane. Wow. To ja jak byłam teraz na tych warsztatach, to tam w ogóle nie rozumiem tego. Wielkie studio tańca, Egurola, no powinno być, wiesz, prestiżowo. A tam wchodzisz... Idziesz na zajęcia, jest tak dużo ludzi, że prawie w ogóle nie ma miejsca, nie ma klimatyzacji i wentylacja wygląda tak, że otwiera się drzwi. Więc otwiera się jedne drzwi ewakuacyjne tak na zewnątrz i drugie, które są do sali, więc dodaje taki lekki przeciąg. Maja przyszła! Maja przyszła! Mam suchary. A to czekaj, tylko skończę tą historię, bo zapomnę. I o czym ja mówiłam? A, no i tak wygląda tam wentylacja. Więc któregoś dnia... A, i to jest, to studio jest zaraz przy akademiku. Więc normalnie 2 metry od tych drzwi ewakuacyjnych już ktoś ma pokój. A wiecie, jak jest w studiach tańca? Muzyka na pełny regulator. I ktoś się w końcu poskarżył, że jest za głośno i kazali nam zamknąć te drzwi ewakuacyjne. No więc mieliśmy... Znaczy, teraz są wakacje, więc nie, ale nie wiem, kto się czepiał, bo jakby zawsze te drzwi były otwarte. No ale ktoś się przyczepił. Musieli zamknąć te drzwi. Więc zostały nam otwarte tylko te na korytarz. No ale to nie daje za wiele, jak masz salę gdzieś z 200 metrów kwadratowych i w niej 60 osób, które tańczą na maksa. W dzień, kiedy jest 35 stopni. Masakra. Więc ten choreograf, z którym wtedy mieliśmy, stwierdził, żeby zamknąć jeszcze te drzwi, bo ludzie stali w drzwiach i się gapili. Więc musieliśmy zamknąć wszystkie drzwi. I ja z sekundy na sekundę czułam, jak się robi coraz goręcej i ja musiałam wyjść z tych zajęć przed końcem, bo ja się tak zaczęłam pocić, jakbym była zamknięta w takim rozgrzanym samochodzie pod sklepem, bez żadnego okna otwartego, że każdy centymetr mojego ciała zaczął się pocić. Po prostu poszłam szybko do łazienki, jakby ochlapałam się zimną wodą, wytarłam z siebie papierem toaletowym pot z całego ciała, to było aż niebezpieczne. Jezu, no, masakra. Ja bym się bała, że zemdleję. Tak, znaczy ja po prostu stamtąd wyszłam, bo wiedziałam, że to nie jest takie hopsiu, jakby no, twoje ciało ci mówi, że coś jest nie tak i jak zaczynasz się tak szybko pocić, to jest niebezpieczne, więc stamtąd wyszłam. Dobra. I ja mam nadzieję, że oni serio coś z tym zrobią, bo poza tym tam jest krakers. Super. Dobra, Maja wjeżdża z sucharem. Z krakersem. Co robi Maria Skłodowska-Curie na imprezie? Raduje się? Tak! Zjadłam! Jestem coraz lepsza w tych sucharach, no dawaj dalej. Co? Maja i czytanie. Tak. Nie, bo to jest dziwne. Bo chcę znaleźć coś fajnego. A, co zjada mi się uszatek przed snem? Pora na dobranoc. Co? Serio? Ej, serio? Tak. Ja mam tak na debilacz. Dobra. Ten podcast
teraz jest lepszy, jak jest więcej ludzi. No Maja, dawaj jeszcze jeden. Jakie są ulubione chipsy hydraulików? Crunchy. Tak, to było. Gdzie mieszkają? To dobijamy tak do 30 minut, a potem... Gdzie mieszkają łosie? Co? Gdzie mieszkają łosie? W lesie. Na osiedlu. Dobra, to teraz ty, twoja historia... A nie, moja historia ze slime'em. Tak, opowiedz o to. Ja bardzo chcę się tego dowiedzieć, bo dzisiaj się dowiedziałam, że na moim suficie kiedyś był jakiś slime, więc Maja, powiedz mi proszę, o co chodziło? Więc tak, jak byłaś na Hawajach, to bawiłam... Już widzę, jak to się skończy. Miałam angielski i... Czekaj, muszę ci podstawić mikrofon pod nos. Ale ja tu mam nos. Poczekaj, muszę zablokować statyw. Kiedy najadłaś się pizzy i nie możesz się schylić. Dobra. No i bawiłam się slime'em, bo ja lubię mieć coś w rękach. No i tak jakoś go dziwnie rzuciłam. Tak. Jakby coś, to Maja ma taki angielski online, że przez kamerkę się łączy tak z nauczycielem. I podrzucałam sobie tego slime'a, aż w końcu tak trochę mocniej podrzuciłam, bo chciałam zobaczyć. Tak jak podleciał i tak centymetr od sufitu, to stwierdziłam, że a w sumie skoro nie walą, to mogę trochę mocniej. No i tak rzuciłam, no i taki placek był na suficie. Dobrze, że nie mam teraz ani soczewek, ani okularów i nie widzę tej nie plamy. Nie ma plamy. A ja mam aktualnie okulary i nic nie widać. A no nie to ma dobrze. No, to ja opowiem. Ale już jaka jeszcze nie skończyłam. No i później tego slime'a tak właziłam na biurko. No i ale na angielskim cały czas? Nie. Dobra. Po angielskim, bo ten slime zaczął... Nie ma wstaty. Ten slime zaczął tak ściekać. I to była taka... Jaskinia tu się mogła zrobić. Czekajcie, z góry są stalaktyty czy stalagmity? Stalaktyty są z góry, stalagmity są z dołu, a stalagnaty są całe. No, to był taki stalagnat. No i to... Czekaj, to nie mógł być stalagnat. Stalagmit. 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 Stalaktyt. Ale nie jak był, tylko od... Stalaktyty. Ale czy już sięgnął ziemi? On sięgnął tak. ziemi. O Boże, stalagnat. To jak duży był ten slime? Duży. Bo zmieszałam wszystkie moje slimy. Ojej. No. Ale co ta pani na angielskim na to, jak ty... Rzuciłaś ten to sufit. Była Kelly, więc... A, była przyzwyczajona. Tak. Okej. Okay. No, możesz nazwać tego podcasta śmieje... Ha, 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 ha. W ogóle, a propos ha, ha, to my z nie, Gosią... ale nie skończyłam. Co druga wiadomość u nas jest? Zobaczcie, to... Przeczytajmy kawałek konwersacji. Ale... No i tego slime'a później mi... miotłą jakoś waliłam, bo on był daleko, bo ja nie rzuciłam do góry, bo oczywiście nie mogę być taka mądra i rzucić slime'em do góry, tylko musiałam rzucić nim na bok, więc on był gdzieś tam. I w sensie w kącie pokoju? No może nie, ale tak koło tych lin. Wiesz, że ludzie nie widzą, na co ty pokazujesz w tym momencie. Ale pokazuję tobie. No i tak na środku pokoju, no to wzięłam miotło i tak strącałam. Zeszło? Tak. Dobrze. A Maja przypomniała sobie o tym i powiedziała mi po tym, jak Gosia coś powiedziała. Tak, bo ja... Moment, mikrofon. Ja rok temu też robiłam strasznie dużo slajmów. I pewnego dnia... Moi rodzice oczywiście bardzo nie lubili tych slajmów. Chyba niczyi rodzice nie przepadali za slajmów. Tak, zrobiłam taki... Tak, przerwę się na chwilkę, bo zapomnę. Jak powiedziałam mojemu tacie... Tata, wiesz czym pachnie ten... płyn do prania? Slime'em? Co? No bo ja z tego płynu, ja zawsze kradłam ten płyn. Ja też kradłam płyn. No bo to był aktywator. Jezu, opanuj się, bo my dzisiaj co coś powiemy, to mamy czkawkę. Aktywator. No i... Dobra, zrobiłaś się w tej historii. Dobra, Gosia, mów. No i zrobiłam takiego ogromnego slime'a, który miał w ogóle wszystkie możliwe Boże, maksymości. Właściwości. On był w ogóle taki ogromny, był na maksa fluffy, on zmieniał kolor, w ogóle był super. I go sobie tak podrzucam i on się odbijał. I stwierdziłam, że super, że nim podrzucę aż do sufitu.
i walnęłam nim o sufit i on się przylepił. I zaczęło ściekać z sufitu. Ojej. A ja stwierdziłam, a to był jeszcze, zapomniałam chyba wam powiedzieć, nie wiem, czy mówiłam, że to był świeżo umalowany sufit prawie. Ojej! Że to chyba mieliśmy remont w niedzielę, a to się zrobiło w czwartek. W sensie skończyli to robić w niedzielę, co nie? Oj, to boli. I ja stwierdziłam, to zanim na szczęście białe, no plama dalej była. Ja wzięłam mopa i zaczęłam jeździć po tym. Moi rodzice mieli chyba zejść o 19, a to była 18.57, więc życie na krawędzi. Ale to ściągam po prostu i ściągnęłam. Myślałam, że było super. I pierwsze, co zrobili moi rodzice, jak weszli, to stwierdzili, patrzcie, co tu robi ta plama? I takie, Jezu! To, dobra. W sumie, czekaj, rozmawiałyśmy dzisiaj o tym z Gosią, że... właśnie ja powiedziałam, że fajnie jest mieć takie stare i zepsute rzeczy, w stylu na przykład stare ciuchy, na których ci już nie zależy, albo tak jak ja mam ściany trochę poobdzierane w pokoju i też mi na nich nie zależy, albo mam panele, które też już są, no... Zniszczone. Nie najnowsze i lekko zniszczone i też mi już tak bardzo na nich nie zależy, bo wtedy można używać rzeczy jak, w sensie, że rzecz jest dla ciebie, a nie, że ty jesteś dla rzeczy i wykładasz sobie panele gazetą, żeby dojść do łóżka, bo nie chcesz zostawić na nich śladu, a albo... nie robię. No dobra, ale na przykład uważasz na ścianę, żeby jej nie pobrudzić, bo jak pobrudzisz ścianę albo zarysujesz ją delikatnie, to już jest problem. A ja mogę sobie jechać deskorolką w ścianę i mnie to nie obchodzi, bo i tak już jest na niej trochę dziur. Dobra, to jest ja. Po prostu łatwe życie. Więc tak, dlaczego woda nie zdała egzaminu? Widziałaś to? Nie. Bo ja nie, no dobra, zapomniałam, że nie mam soczewek, Wasia, nie widzę, dlaczego? Bo odpłynęła. Nie. Bo oblała. Okej. Dlaczego drzewo jest niemądre? Bo lipa. Bo porąbane. Ale bo lipa też było dobre. Okej. Okay. Gdzie bociany chodzą na zakupy? Do Żabki. Tak. Widziałam to, weszłam na tą stronę ostatnio, jak nagrywałam podcast bez ciebie. Jaką trawę? A to już było. Dobra, koniec. Czekaj, Maja. Ostatni. Nagramy drugi. Albo nie, bo tak. Ale to ja wszystko to czytałam ostatnio. Okej, okay, więc mamy z Gosią jeszcze mnóstwo historii, ale żeby ten podcast nie był za długi, to tutaj go skończymy i za tydzień go dokończymy. Znaczy my go w sumie dokończymy za 10 sekund, ale wy to usłyszycie dopiero za tydzień, także wróćcie do nas za tydzień, a my się żegnamy. Gosia, chcesz się jeszcze wypromować na koniec? Tak, ja promuję swojego Instagrama Gosia przez 2A podłoga Spiechlanin podłoga. Zapewne będę oznaczona gdzieś na jakimś zdjęciu Marysi. Dziękuję. Tyle jest promocji. Tak chyba będzie łatwiej, bo to ja jest coś takiego... trudne nazwisko. Ale to wymyśl sobie jakiś łatwiejszy nick. To jest tak, jaki masz nick na TikToku? podłoga1.8.podłoga.g.m. No właśnie. Dobra. I tym optymistycznym akcentem żegnam się z wami. Pa! Pa! Hello.